Zaczynamy. Go, go. Chodź, bo tutaj jest mistrzu Hakon. Jezu, co ja gadam. Ja. Chyba za Hakonem się stęskniło. Nie dał mi wyboru, Frank. Rozumiem. Widać, tak musiało być. Parszywy gnój. Hakon, ty gnoju. Jestem przez ciebie tak blisko, aby znowu zacząć pić. Za dobre czasy i złe. Ale nie wrócę do tego. Nie wpadnę już w tę otchłań. Da. Śpij spokojnie, przyjacielu. Skontaktowałem się z nocnymi biegaczami. Z tymi, którzy wciąż żyją. Kilian powinien tu być lada chwila. Kilian z Old Villador? Zgadza się. A propos Old Villador. Musisz iść na Varza, Raiden. Ona na ciebie czeka. Czeka na mnie? Kto? Doktorka z GRE, którą zapewne ściga Waltz. Kiedy wspomniałeś o bazarze, nawiązałem z nią kontakt. Może pomóc ci odnaleźć Mię. Nazywa się Weronika Ryan. Pamiętam ją. Jest jedną z pierwszych osób, jakie poznałem w tym mieście. Byliśmy znajomymi. Przychodziła do kantyny. Znajdziesz ją gdzieś w pobliżu kościoła. Powodzenia, Aiden, ze wszystkim. Dobra. Wracamy na Old Villador. No trochę dłuższy odcinek też się dzisiaj szykuje, jak coś od razu na starcie powiem. Dobra, tylko teraz tak prosił. Nie czekaj, bo musi wpaść to zadanie Weronika. I teraz tak, kliknij sobie M. I przejedź sobie mapą jakby na Old Villador. I tam musisz się tepnąć do metra. Czekaj, Old Villador. Tam jest takie metro, musisz się tepnąć. Czekaj, co to jest? Stacja elektryczna Garrison. New Harper. Czekaj. Gdzie to jest? No w Old Villador, to nie jest w Central Loop. To jest Old Villador. No szukam, czekaj. I metro, taki znacznik metra. Czekaj. Downtown. Ale Downtown to jest jeszcze w tym. Ty źle patrzysz. Downtown jest. To jest Central Loop. No Central Loop, no. A Old Villador jest. I do tego metra. Czekaj, metro. Metro, metro, metro. Gdzie tu jest metro? Taki znaczek metra. Wiatrak, jakiś wiatrak. Wieża ciśnień, wiatrak. Czekaj, Akademia Kadetów. Magnetyczny ten. Gdzie tu jest, kurwa, jakieś metro? Ty na pewno patrzysz na Old Villador? No tak. W jakiej to jest jakby dzielnicy? Trinity. Trinity, tu jest Trinity. Trinity, no Trinity. Dobra. Czekaj, tu jest wiatrak, jakaś placówka handlowa, bezpieczna strefa, anomalie, piekarnia, gdzie ty widzisz tu kurwa ten? No metro, taki znaczek pociągu, z takimi strzałkami trzema. Pociąg, jest coś? I szybka podróż. Tak. Ja pierdolę, pod jakimś znakiem ukryte. Gdzie ukryte? Ja to od razu widziałem. No brawo, i byłaś z tego metra. No, brawissimo. Wracamy na stare śmiecie. Tory do wierzycenia. A warunki pracy, no. A i tu musimy z nim pogadać chyba. Ja. Stary znajomy. No. Co jest Barney? Barney Rubber. Co cię tu sprowadza? Gdzie jest doktor Ryan? Szukam doktor Weroniki Ryan. Nie ty jeden, człowieku. Jak to? Pani doktor ma kłopoty. I to dość osobliwe kłopoty. Wiesz, w Old Villador zjawiła się grupa renegatów. Z początku szykowaliśmy się na kolejną walkę, ale nie zaatakowali bazaru. Po prostu jej szukali.
Oczywiście nie powiedzieliśmy, gdzie jest. A gdzie jest Weronika? Mnie chyba powiesz, co? W kryjówce. Vincenzo z kilkoma ludźmi pilnują Ita. Ale im mniej osób wie o tym miejscu, tym jest bezpieczniejsza. Co to za miejsce, Barney? Jeśli renegaci chcą dopaść Weronikę, to kilku ludzi nie wystarczy. Nie przepuścisz żadnej bitki, co? Ten budynek jest na północ od Quarry End. Courtesan Row Street. Ale nie wiesz tego ode mnie. Okej. Dzięki za informację. Pójdę im pomóc. A to o mnie mówią, że śpieszno mi do walki. No ale... powodzenia, stary. Luzik. Przyda się? Co się przyda? No powodzenie. Nie wiem, może tak, może nie. Wiesz, jak już raz gram, nie? No. Tak naprawdę ja teraz gram na kupionym koncie, dlatego tu jestem 180 godzin, bo ja to kupiłem. Bo ja kupiłem konto na Allegro. Dlatego tu jest tyle godzin i tak wyekspione konto. Tak ogólnie to ja tak w sumie nie gram, nie jestem jakimś super fanem Nightlighta, nie? Paweł to kupił przez torrenty. Jakie torrenty? Ja nigdy nie miałem Nightlighta na torrentach. Czasem Rosiu, który ma 30 gier na torrentach na swoim dysku. Ja nie jeden nie mam. Jak nie masz? I co kłamiesz? Czekaj chwilę, bo... dziwne warunki pracy. No. Dobra, musiałem się pospinać, zrobiłem sobie taki parkour. Dobra, jesteśmy. Gdzieś ty pobiegł już? Co? Ty już pobiegłeś? Chodź ty, jeszcze troszkę. Mhm. Z drugiej koniec od Villadora. The Walking Dead. Dobra seria gier. Vincenzo troszkę ładnie się skończyło. Aha. Znaczy nie, to nie był Vincenzo, albo Vincenzo? Ja, to był Vincenzo. Ja, to był Vincenzo. Gdzie Weronika? Udało jej się uciec. Muszę ją znaleźć. Wiesz, gdzie teraz jest? Nie, ale możemy spróbować się z nią skontaktować. Weronika? Weronika? Jesteś bezpieczna? Weronika? Cholera. Coś tu nie gra. Tak. Jestem bezpieczna. A ty? Teraz już tak. Jest tu ktoś, kto chce z tobą pomówić. Doktor Ryan? Jestem Aiden. Wiem, że ścigają cię renegaci. Szybko, Aiden. Kolejni renegaci mogą się tu zjawić. Frank mówił, że pracowałaś dla Gierę. Potrzebny mi dostęp do bazy danych Gierę w obserwatorium. Mam klucz Gierę. Klucz dostępu Gierę? Tak mi powiedziano. Myślisz, że... Spotkajmy się. Będę w małym budynku przy zaporze, niedaleko obserwatorium. Dobra, to ja... Halo? Ostrożnie, Aiden. To miejsce jest pełne chemikaliów. Będę uważał. Dzięki za ostrzeżenie, Vincenzo. To ja dziękuję. Dobrze, że się zjawiłeś.
Bywaj, Aiden. Żegnaj. Bywaj, Aiden. On żyje? Czy nie żyje? No, przeżyje, tyle mogę powiedzieć. No dobra. Spokojnie, nie musisz się martwić o swojego chłopaka. Nie. Już jego ojciec wystarczająco, że zdech. Mówi się zmarnie zdech. Zdychają to psy, świnie i krowy. Jeszcze po raz. A tutaj. A co, myślisz, że gdzie polazł? Na dziwki? Mhm. Ja u Paweł to bardzo możliwe. A nie ty. Paweł cenie pieniążki i od razu leci do takiego klubu. To ty dobra, mówisz. Teraz... O kurde, kilometr 600, kaj ona jest. To jakim ona jest Bigby zdobił? Ale pytanie za 1000 punktów. No. Jak my się kurwa tepniemy z powrotem do Old Vinedor? No nie, ale na co piją. Na wrociu to jeszcze bitkę wywołał. Tak, jak ciebie bili. Próbuj tego uniknąć, Tomko! Ja się teraz zastanawiam, jak to do tego Old Vinedor teraz dotrzeć. Kombinuj. No mnie tu biją. Co, wykombinowałeś coś? No właśnie, nie wiem, jak tam teraz przejść, cholera. Bo to się nigdzie tak pójść nie da, że nie pójdziemy. O, bo mam 9 HP. Chyba, że tam da się normalnie dojść. Dobra, no nie wiem, spróbuję pójść w tamtą stronę. Idź po prostu w stronę tej zapory tam. Masz ją na mapie zaznaczoną tym żółtym punktem. No idę. Więcej w tym kierunku. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. No kurwa, to jest dobre pytanie, jak tam się nie da nigdzie tepnąć. Tam pić pewnie pieszo, nie? No pieszo, tylko już pytanie, czy my do tej zapory dotrzemy z Old Vinedor. Przez te chemikalia, czy my się tam kurwa przedostaniemy? Pewnie się potrzeba. Ale miejmy nadzieję, że tak. Dobra. No. Dobra. Chyba się wepchnę do góry. Dobra. Jakoś się udało. Długa podróż nas czeka, ale... No. Uj. Ile masz tam do końca? Takie, bo to jest mój dzień problem, muszę się wyleczyć, bo mnie biją w domu. Ojoj, tak, no, biją mnie tu w domu. Aż kurde. Zaraz, to już nie mój problem, że ci biją w domu. Też są takie telefony tam NFZ na przykład, czy coś, nie? Jezu. A ile tu zombiaków jest?
muszą spalać ode mnie. Pytanie, czy ja się tu wepnę do góry? Nie. No jakiś kilometr 30. Kurwa, to jest wszystko zalane chemikaliami. Chyba, że tym tunelem, kurwa? A nie, to by było głupie w chuj. Ale w sumie bardzo możliwe. Dobra, już mi całe... No w sumie blisko jestem. Jakieś 600 metrów. Mówi się, że doktor Ryan pracowała... Ała, ale dostał typ. Dobra. No może bez kitu tym tunelem tej. Ja tym tunelem, kurwa. Nie. Dobra, ja już się bałem. Gdzie jesteś? Przy zapowiedzi. Spotkajmy się. Ale obserwatorium jest pełne chemikaliów. Znajdziesz mnie w dwupiętrowym budynku wciśniętym między zaporę a promenadę. Dobra, gdzie ty jesteś? Ja poszedłem do tego tunelu starego, ten jak żeśmy chodzili. Ten tunel gdzieś tutaj był chyba. No teraz do tej zapory się kieruje, tak? Nie wiem. Coś takiego? Ech, więcej chemikali niż kurwa. Dobra, no i tam jest ta zapora. Uj, Geronimo! A, chyba dolecę, dobra. Ale wyratowałem, Jezu, ja mam 33 IQ, ty byś nie wiedział, jak się tam dostać. Czemu? Ja mam 3 miliardy IQ. Nie. Aha, albo i nie mam 3 miliardów IQ? Kurwa, to jest skażone wszystko tej... Dobra, jednak nie jest. Uch. Jednak jestem po prostu za mądry, żeby grać w takiej gry, nie? Po prostu mam za duży mózg, wiesz o co chodzi, nie? A zabijasz tego tika, na nim przejść. Bo nie mam zamiaru pobierać lewych plików z internetu. No gdzie są lewe pliki? Dobra, jest pan na wolnika Ryan. Jeszcze tam masz 80 km, więc definitywnie. No. Tak czułam, że prędzej czy później się spotkamy. Opatrzyłaś Bardeja, prawda? Jak tylko zobaczył igłę, zaczął płakać jak dziecko. A renegaci? Dlaczego cię ścigają? Pewnie z tego samego powodu, co ty. Chcą dostępu do bazy danych GRE. Po co ci ta baza, Aiden? Dlaczego tyle ryzykujesz? Bo ufać jej, czy jej nie ufać? Nie wiem. Szukam mojej siostry. Zaufałeś. Twoja siostra była w GRE? Ona była ich więźniem. Nie widziałem jej od 15 lat. Więźniem? Znaczy obiektem badań? Nie wiem, co tam znajdę. Jest moją jedyną rodziną. Jedyną odpowiedzią na pytanie, co zrobił nam Waltz. Waltz? Trzymał nas tam. Lubił eksperymentować na dzieciach. Wiedziałaś o tym? Byłam pracownikiem średniego szczebla. Przykro mi. Chcesz wiedzieć coś jeszcze, czy możemy iść? Okej. Dlaczego mi pomagasz? Też chcesz coś znaleźć w tej bazie danych? Aiden, te skarbce kryją największe tajemnice mojej organizacji. Niemal zginęłam, bo byłam jej częścią. Muszę wiedzieć, co tam skrywali. A jeśli ci się to nie spodoba? Nie zaryzykuję, to się nie dowiem. Jak doktorka z GRE znalazła się na bazarze? Normalnie. Ukrywałam fakt bycia doktorką z GRE przed ludźmi. Po rewolucji... To GRE obarczono winą za katastrofę. Wyłapano personel i... stracono. Ludzie mścili się, by ukoić swój ból. Nieważne, że to nic nie dało. Było, minęło. Teraz jestem kimś innym. To jak chcesz nas wprowadzić do obserwatorium? Słuchaj, do kompleksu prowadzi tunel bezpieczeństwa. Zamknięto go lata temu. Daj mi klucz, Aiden. Thank you.
Jesteś pewny, że klucz działa? Raczej tak. Może problemem jest brak prądu w budynku. Można się tam dostać w inny sposób? Zależy, jak bardzo chcemy ryzykować. Moim zdaniem bardzo. Dobra, to chodź ze mną. Muszę ci coś pokazać. Pokażę mi swoje balony? No, razie tylko jednym oczywiście. A co ja cię tylko pytam? Głodnemu chleb na myśli, co Krzysiu? Nie, to płyta nie błądzi. Głodnemu chlebek na myśli. Czekaj chwila. Kawa mam ci zrobić. A ty okno się otwarł? Tego okna nie otworzysz, to go wykręca zawiasem i zbierz bez okna się. Dobra. Się wytnie. Dobra. Gdzie teraz? Gdzie? No dobra, zaś to trzeba przydać, zaczynają. Dobra, no. Uważaj na te chemikalia, bo te, żeby się nie wdepnął w to żółte gówno. Widzisz tam te kopuły? Tak, ale to miejsce tonie w chemikaliach. Gierę miało na to rozwiązanie. Kiedy tworzyli gen mod THV, musieli chronić przed nim swoich pracowników. THV? Że jak? Chemikalia. Wymyślili blokery. Po podaniu miały przez kilka minut chronić ludzi przed operami. Na szczęście mam jeszcze dwie dawki. Czułam, że kiedyś mogą się przydać. Pewnie są warte małą fortunę. Są niezwykle rzadkie. Na razie potrzebna będzie jedna. Dla ciebie. No, do roboty. Jak będziesz w środku, najpierw przywróć prąd. Wtedy do ciebie dołączę. Wyciągnij rękę. Pamiętaj, zastrzyk chroni cię przed chemikaliami tylko przez jakiś czas. To może wezmę też drugi? Nie, na pewno nie naraz. To jest zbyt mocne. Jak najszybciej dostań się do mniejszej kopuły, a z niej do tej wyżej. Znajdziesz drzwi prowadzące do środka. Tam będziesz bezpieczny. Później kieruj się do bloku B. Tam powinien znajdować się główny bezpiecznik. Jak tylko włączysz zasilanie, odblokują się drzwi bezpieczeństwa, a ja przyjdę tym tunelem, który ci pokazałam. A teraz idź. Bloker już działa. No, to musimy szybko zapindalać. Mam 55 sekund. Bloker działa. Muszę wciśnij na gaz ogólnie. Jak się zjebałem. Dobra. Bo tak troszkę wiesz. Dawaj. I tutaj czekaj, bo tu ja wiem, że przez chemikalia są pierwszej kopuły. Świetnie. To teraz idź do drugiej. Znajdź drzwi, włazy, czy to tam prowadzi do podziemi. Dobra. Prowadzi do podziemi. Aha, tutaj na tym. Okej. Na haku. Tak, okej. Tu też na haku. Ojej, dobra, za późno. Chociaż może i nie, za późno aż tak.
Okej. Dobra. Otwieraj wrota. Co jest? Weronika, dobra. Znalazłem wejście. Nieźle idzie. A w ogóle to skąd tak dobrze znasz to miejsce? Byłam tam tylko raz. Dawno temu. Ale mam dobrą pamięć. Brzmi świetnie. Wiesz, czasem to przekleństwo. Serio. Ja tyś tam wszedł, a nie wszedłeś. Nie wszedłem, co ty? Weronika, mam tu hordę zarażonych. Kurwa, liczyłam, że będzie już pusto. No, niestety. Nie wiem, czy się przebije. Użyj latarki UV w przypadku. Utrzymaj ich na dystans. Tylko nie zatrzymuj się, Aiden. Dobra, lecimy. Szybko, szybko, szybko. Aha. Wypierd! A! Gdzie to jest? Lecz, 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 proszę, lecz, lecz, lecz. Dawaj. Mama, bym cię nie miała? I tu szybko. Dobrze, zaraz. Dawaj. Dobra, ja idę drzwi odsłonić, otworzyć, weź mnie odsłaniaj. Dobra. Odsłaniaj mnie. Dobra, otwarte, dawaj tu szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, jest drabinka. Oj, czekaj, 10,5. No i włącz to tutaj, musisz włączyć. Weronika, udało się. Prąd już wrócił. Chodź teraz, czekaj. Tak, tylko cię nie spierdol tam, bo dostaniesz kopa w jaja, prawda? Niezły ul się tu zrobił. Tutaj teraz trzeba ten kabelek przejść, chyba, nie? To kiedyś byli ten kabelek, ale odwrócę. Niebezpiecznik. Sprawdzam to. Zrób coś. Szybko. Proszę. Spokojnie. Naprawię to. Bierzemy ten kabelek szybciutko. Nie zostawiaj mnie tu. Nic się nie bój. Tylko daj mi chwilę. Nie zostawiaj mnie. Nie zostawiaj. Weronika, prąd wrócił. Żyjesz? Weronika? Spotkamy się przy windach. Dobra. Przyszedłem. Widzowie. Chciałem krótką chwilę. Dobra, chodź, bo ty już z Weroniką się musimy spotkać. Już, gdzie ty jesteś w ogóle? W żółtym punkcie. Aha. A bo tu jeszcze skrzyneczki są. Chcę trochę polutować można jeszcze przed. Wszystko gra? Widzisz? Mówiłem, że będzie dobrze. Po prostu... Dłaś. Klaustrofobię od dziecka? Poważnie?
od ponad 10 lat. Jak to się zaczęło? Aiden, na litość boską, możemy o tym teraz nie mówić? Gdzie jest ta baza danych? Daj mi chwilę. Pod nami. Jeszcze głębiej? Jeszcze 6 pięter niżej. Mhm. Kawał niezłej technologii. Przed GRE tym kompleksem zarządzało wojsko. Monitorowali stąd zagrożenia. Ataki rakietowe. Dlatego nazwano go obserwatorium. Później nadszedł wirus i wraz z nim koniec. Co się tu wtedy właściwie stało? No, GRE straciło kontrolę nad sytuacją i wszystko szlak trafił. Wszystko padło. Z tego co wiem, naukowcy początkowo zabarykadowali się w środku. Ale szybko warunki zbliżyły się do tych panujących w mieście. Więc niektórzy po cichu się wymknęli. A tych, którzy zostali, niedawno się pozbyłeś, łapiesz? Czyli przed GRE rządziło tu wojsko? Tak. W czasie zimnej wojny był to bunkier dowodzenia. Zimnej wojny? To taki okres w ubiegłym wieku. W tamtych czasach wojny toczono na wielką skalę. Nie chodziło tylko o tak zwane zwykłe sprawy, jak dostęp do wody, lampy UV czy resztki jedzenia. W pewnym sensie było tak jak teraz. Ludzie żyli z dnia na dzień w ciągłym strachu. Co za historia? Takie miejsca jak to nazywano świadkami historii. Świetnie. Znów ciemnica. Czekaj, spróbuję coś wykombinować. Znów ciemnica! Sialalala. Gdybyśmy mieli tu prąd, moglibyśmy zasilić całe piętro. Sialalala, znów ciemnica. Trochę tu ciasnawo. Mrozia. Zapału, za to mam czapkę. A czyli masz rozjebaną dupę po sraniu? To Paweł za dużo siedzi bez światła. No chuj mi światło. No właśnie. Tu siedzi w ciemnicy. I tak kurwa siedzę sam w pokoju, kurwa przed monitorem, to na chuj ma się palić. No siedzi w ciemnicy. Dobra, o mydło. Dobra. Może się, o. To to jest. Weronika, jak się trzymasz? Chcę tylko dostać się do bazy i wydostać stąd. Świetnie ci idzie. Mów do mnie. Dlaczego tak naprawdę mi pomagasz? Sporo ryzykujesz. Frank powiedział mi, że to dla ciebie ważne. I tyle. Pewnie niewiele wiesz o Franku i nocnych biegaczach. Zawdzięczamy im... właściwie wszystko. Wszystko. Gdzie tu jest ten kabelek? Czekaj, bo tu trzeba obejść obwód, ale... A tu chyba, w tej serwerowni, dobrze myślę? Bo tu klucz, ale... Czekaj, przyjąć zasilanie w bloku C, chyba że gdzieś dalej będzie. A, bo tu się trzeba wspiąć, dobra. No tu jest ten kabel, nie? Gdzie już przeprowadzić? A, to jest A. Czekaj. Tu nie. Tu? Nie. Czekaj, ile tam wentylacją? Nie wiem, czy ty też tu polazłeś? Nie, źle. Pięknie tędy w ogóle. To tu do... Tu jest od kabla. Ty wziąłeś kabel? Tak. No to chodź tu. Nie, złaź tamtąd. Nie, tędy.
Nie, tutaj. Trzeba było przejść w tym, tą wentylacją i tu podłączyć. Sprytnie. Obszedłeś obwód. No, nieraz ocaliło mi to tyłek. Weronika, idziemy? Tak. Zróbmy swoje i wynośmy się stąd. Tędy. Tędy. Tam jest główny komputer. W końcu poznasz los swojej siostry. Mam tylko ją. A twoje rodzice? Ich nie pamiętam. Tylko ją. Byliśmy zgraną drużyną. Bez niej jest... Sam nie wiem. Czego nie wiesz? No... Nie wiem, kim jestem. Jesteśmy innymi ludźmi, niż byliśmy 15 lat temu. Wszyscy się... zagubiliśmy. To tutaj. Znów zamknięte. Co znowu? Terminal jest nieaktywny. System bezpieczeństwa odciął ten obszar. No to działam. Mam pewien pomysł. Spróbuj znaleźć pokój oficerski. Jest tam stanowisko ochrony. Może stamtąd uda nam się otworzyć zamki. Powinieneś móc użyć tam swojego klucza GRE. Naprawdę sporo wiesz o tym budynku. Proszę, włóż klucz i wybierz na ekranie odblokowanie awaryjne. Wszystko ci wytłumaczę, jak skończymy. Okej, lecimy. I czy już pobiegłeś, a? Coś ty, jestem tutaj z tobą. Do tego haśla tu trzeba iść i tutaj wskoczyć. Do haśla, gdzie ty lecisz? Do punktu tego. Ty dobrze idziesz? To? Otwórz drzwi oficerskie. A jo, ty dobrze poszłeś. Ja poszłem jak debil. Ło, pierwszy raz w tej serii chyba. No, debil. Znaczy wiesz, ja w tym mam pierwszy raz, wiem. Tak, ale chyba mamy inny problem. Utknąłem tu. Muszę się stąd wydostać. Mogę ci jakoś pomóc? Nie sądzę. Zostań tam, gdzie jesteś. Okej. Otwórz drzwi do pokoju. Tutaj, o tu jeszcze skrzyneczka jest, to otworzymy. Tutaj pierwsze jest. Gdzie? A. Otwieraj. No kurde, co jest? O, tam pan zrobił. A no mógłbyś mnie nie bić? No Paweł bicie w domu, więc mu to nie przeszkadza. O, jest, kurde, skrzynka ciężka się trafiła. Ale rację przynajmniej, dobra. Gdzie tu? No. Gdzie jesteś po las? No, do wentylu, a gdzie? No dobrze idziesz. Widziałem, że nie zeskoczyłeś po drodze. A, na dziwię. Ja się muszę oglądać jego dupsko. Masz jeszcze apteczkę też wojskową. Kurczę, nic nie ma. Kurwa, wszystko zeżarli. A tu jeszcze skrzynka przynajmniej. Te skrzynki są takie ciężkie w tym gierze. Dobra. Czekaj. Tylko będę się ten lek. Dobra. Czekam tu na ciebie. O. Tu przejście dalej. Doktor Weronika Ryan, kierowniczka, sekcja laboratorium polowego? Pracownik średniego szczebla z GRE, taki szum! To chyba biuro Weroniki. Nie byłaś ze mną szczera, kobietą.
Co to za chłopiec? Może jej syn? Aiden. Zabawne. Pracowała tu jeszcze jedna, Weronika Ryan. Kierowniczka z sekcji laboratorium polowego. Zamierzałam ci powiedzieć. Dlaczego mi pomagasz? Pracujesz z Waltzem? Z Waltzem nie, nigdy. Wtedy też z nim nie pracowałam. Miał własny zespół badawczy. Ale wiedziałaś o eksperymentach, że wykorzystywali dzieci, mnie i moją siostrę. Dlatego tu jestem, Aiden. Ja nie mogę zapomnieć o tym, co robiliśmy. Zawiedliśmy was. Te wszystkie cierpiące dzieci i ani jednego lekarstwa. Lekarstwa? Mieliśmy kurwa po 5 lat. Małe dzieci wykazywały naturalną odporność na wirusa. Widzieliśmy korelację między wiekiem, rozwojem mózgu, a przebiegiem infekcji. Dlatego eksperymentowali na was. GRE, cały świat was potrzebował. Byliście naszą jedyną nadzieją. Przykro mi. A ty brałaś udział w tych eksperymentach? Nie. Testy na dzieciach wykonywano w laboratorium. Tutaj gromadziliśmy dane i opracowywaliśmy badania. Byłam tu, kiedy to się stało. Ludzie zaczęli się przemieniać. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Jeden po drugim. Zostaliśmy zamknięci, ukrywaliśmy się. Przekradaliśmy tymi mrocznymi korytarzami i wentylacją. Mój syn był tu ze mną. Paul też miał wtedy 5 lat. Co się z nim stało? Znalazłam szyb prowadzący do głównego wejścia. Kazałam Paulowi na mnie zaczekać. Pocałowałam go. Kazałam czekać, aż upewnię się, że jest bezpiecznie. Uczepił się mnie, nie chciał puścić. Kiedy wróciłam, już go nie było. A zniknęłam tylko na 15 minut. Cały tydzień go szukałam. A przez resztę życia opłakiwałam. Powinnam wiedzieć. Był tylko dzieckiem. Bał się, był sam. Przykro mi. Próbowałaś go stąd wydostać. Skąd mogłaś wiedzieć? No tak. Każdy ma jakieś opowieści z przeszłości. Skupmy się na tym, co dalej. Dobrze. Chodźmy. Okej. Chodźmy. Idzie sobie mistrz Weronika panna. Abyś znalazł to, czego szukasz. Są tam wszystkie dane GRE, Aiden. Co jest? Cholera, nie wiem. Spróbuj znowu. Nic z tego. Jebać, to idę. Nie, czekaj. Mam dość czekania. Czas na odpowiedzi. Zaczynamy. Wykryto infekcję. Uruchamianie procedury dekontaminacji. Weronika, co się dzieje? Odezwij się, Weronika, jesteś cała? Chyba włączyliśmy alarm. Inicjowanie procedury dekontaminacji. Procedura dekontaminacji? Nie brzmi dobrze. Racja. Chemiczna dekontaminacja zabija. Jak ją powstrzymać? Nie wiem. Weronika? Weronika! Przypał. Weronika? Nie dam rady. Zrób coś. Myślę. Myśl szybciej. Brokery, mam jeden. Musisz znaleźć jakiś dla siebie. Wiesz, gdzie mam szukać? Tak.
trzymali. Idź, znajdź sterownię. Przygotowana. Znajdź sterownię. Musisz tutaj się. Na górę. Kurwa. Szybko. Sterownia, na górze. Jakby tam się trzeba wbić, tylko. To musisz tak mądrze to wymasterować tym hakiem, o. Szybko! Wiem, kurwa, wiem! Dobra. Odnosiłem się. Znalazłem. Świetnie! A teraz najlepszy. Dekontaminacja zakończona. Aiden, żyjesz? Aiden? 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 Wszystko gra? Tak. Tak, użyłem blokera. Znów chłopak. Jesteśmy bezpieczni. Dobrze wiedzieć. To co, gotowy? Żartujesz? Dawaj. Trzymaj kciuki. Chwila prawdy. Czy masz kciuki? Szlak, zepsuty. Oczywiście. Jak sobie robisz? Owszem, to stary system. Czekaj, daj mi klucz. Jest lista pacjentów i personelu. To kogo sprawdzimy pierwszego? Kogo Mroczy sprawdzi pierwszego? Proszę Państwa. Wpisz Mia. To twoja siostra? Tak. To mi nie będzie. Nic. Niemożliwe. Była wtedy ze mną. Dobra, szukam. Przykro mi, Aiden. Nie ma pacjentki o imieniu Mia. Kurwa! Niemożliwe! To sprawdź mnie, Aiden. Aiden... Jest jeden wpis wśród najmłodszych dzieci. Rok 20. Aiden Caldwell. Tak się nazywasz? No, na to wychodzi. Co piszą? Dane zastrzeżone. Jedyny wpis... Ostrzeżenie. Pacjent wykazuje ponadprzeciętną tolerancję na środek. Wykonano większość testów. Wzorowe wyniki. Aiden? Wszystko gra? Tak, chyba tak. Coś jeszcze? Nie. Tyle. Walca. Sprawdzam. Jeden wpis. Testy kliniczne. Środek 1354. Testy zarzucone. Wszyscy pacjenci wypisani z ośrodka. Sprawdź wszystkie nazwiska. Pacjent wypisany. Wszyscy? Tak. Cholera. Nic o tym, gdzie ich wysłano? Albo o tym środku, 1354. Przykro mi, Aiden. Jest coś jeszcze. Środek testowano także na zarażonych w innych obiektach GRE w mieście. Bez efektu. Projekt prowadzono i nadzorowano w X-13. Ostatecznie go zamknięto, tak jak samo X-13. Coś więcej o tym X-13? Tutaj? Wątpię. Ale słyszałam o tym. W X-13 był sztab operacji GRE. A ten środek, wiesz co to jest? Prowadzono tyle testów i badań klinicznych. Poszukam wyników badań w bazie danych. Coś nie gra. Jak to? Jest wzmianka o aktywacji. Kolejnej procedury? Patrzę... Sporo danych. Rozpoczęta i wstrzymana...
11 lat temu. Wznowiona kilka dni temu. W X10 jest mapa. Zaznaczono kilka lokalizacji, w tym obserwatorium. Co to znaczy do diabła? Nie mam pojęcia, ale... Uwaga, intruz. Uwaga, intruz. Zarażeni? Można przecież tu ukrywać. Renegaci. Musieli nas śledzić. Nie ma czasu. Szybko, bierz klucz, znajdź bezpieczne miejsce i się ukryj. Ja się nimi zajmę. Aiden, nie wiemy, ilu ich jest. Poradzę sobie. Dobre. Tutaj będą koledzy do bicia. No, najprawdopodobniej. Czekaj, ja już trwał odcinek. Oj, długo pewnie. Chwileczkę, widzowie. No, 50 minut, no spoko. No mówiłem, że bo to jest akurat taka misja, wiesz, no. No, dobra, lecimy. To będzie trochę, mówiłem, że to będzie trochę dłuższy odcinek. O, tylko odpadło. Leki, dobra, wracamy do Weroniki. Weronika, Węcisika. Weronika? Wszystko gra? Tak, ale mam złe wieści. Te lokalizacje z systemu GRE to chyba są cele. Cele nalotów rakietowych. Nalotów rakietowych? O czym ty mówisz? Protokół bezpieczeństwa. Mamy mało czasu. Słuchaj, tutaj masz River End i Garrison. To w Central Loop. Tam mieszkają ludzie, musisz ostrzec Franka. Dobrze, zrobię to. Frank? Frank, wasza okolica jest zaznaczona na jakiejś mapie taktycznej. Każ ludziom uciekać. Co? Nie ma czasu na tłumaczenie. Każ wszystkim uciekać, Frank. No cholera. Dobra, idę, robi się. Kurwa, odbieraj to! O, tak koło byłem na obiad. Spróbuję zaskoczyć ich szybki. Kurwa, otwieraj to. Nie wychylaj się. Pan obiad. Okej, drugi sesji po fajurkę. To jest tak druga kacynka od razu. Ochrą biornika, przebrane katały. Mówię, jestem twój brother. Czyżby? Chcesz autograf? Rozerwaj mnie na pół. Rozsobię ściany twoimi plakami. Aiden, jestem uwięziona. Nie podoba mi się to. Wytrzymaj. Coś tam górą trzeba przejść, ja coś górą. A nie, bo jeszcze tu jeden renegat. Wszyscy renegaci? Ja. Ale chyba i tak tu nie wejdziemy. Weronika? Chyba mamy spokój, ale musimy ruszać. O, trzeba od góry wejść. Weronika? Musisz znowu tą kotwiczką tak wymasterować. Okej. Okay. Weronika? Jesteś tam? Nie. Okej. Okay. Musisz wymasterować, no powiedzmy. Tam się to od razu. Weronika? Odezwij się! Musiałam stamtąd wyjść, Aiden. Wybacz. Czułam się tam uwięziona. Dobra, gdzie jesteś? Poszłam w stronę wind, ale... Weronika? Co się dzieje? Ktoś tu jest, Aiden. O nie. Nie, nie, nie! Weronika! Była tu. Uuu. To jej radio. Waltz. Znaleźć ją. Dobra, chodź szybko, bo Wolf tu jest. Chciałbym. Czemu się tak dźwiga? O! No. No, halo. Dobra, jestem. Czy to jest tu na dół? Cholelu! Nie, no tak jakby górę musisz przejść, nie? Musisz tą linkę musisz tak... Aha, bo ty już tam się dostałeś. Tak. Dostałeś się tam już? No. No to tam są takie drzwi tam i tam musisz przez wentylację przejść. Wentylacja, drzwi. Nie są drzwi, aż nie ma wentylacji. Aż jest tu, ale... Chuj wie. Weronika? Dobra, poczekaj. Trzymaj się. Czemu ty zawsze czekasz na gotowe? Nie wiem.
Ja gram pierwszy raz, pamiętaj. No ale kurde, już trochę godzin tu masz. No tak, ale wcześniej nie byłem. Weronika, powiedz coś. Wytrzymaj, Weronika. Musisz się tak zdać, idę mnie teraz na... Tam na P chyba się... O. Trochę już godzin w tej grze masz, Krzysiu? Gdzie jest ten klucz? Gdzie jest ten klucz? Biegnij! No to Walt był. Of course. Poznałem przy jego gębę. Kurwa, Weronika! Uciekaj! Ona raz ze szpitala. Dobra. Tak bardzo szybko. No trochę nie żywe. We mnie pijał. Zdechłeś? No, jak mnie kurwa ogiem. Nie zdążyłem. No, już musisz szybko. Dobra. Weronika, uciekaj! Daj mi ten jebany klucz! Dawaj mi go! Biegnij, zatrzymam go! Po co ci ten klucz, Future? Co zrobiłeś z Miją? Biedny chłopaczek. O, będzie bitka. Z mistrzem Wolcem. Zmoczyłem cię, Ine! Uważaj, bo jak on ci wypierdoli, to jesteś nikim ogólnie. No, co ty zrobisz z moją siostrą? Jej już nie ma. Nie! Zabiję! A jeszcze sraczki musiał dostać. Mhm. Powinieneś był zdechnąć lata temu! Aiden, trzymaj się! Będzie dobrze! Tylko wytrzymaj! Aiden? Spokojnie, Aiden! Spokojnie! Aiden! Nie! Przemieniam? Ja nic nie robię, jak coś, ja mam roczki tu. Jakby nie było na mnie. Cele niszczy. No, bombowe zakończenie. Mhm. Aiden, gdzie jesteś? Aiden! Hej, mam tu sygnał. Szybko, pod gruzami. Tu jest. Aiden, zostań ze mną. Łącz ma klucz, Lauren. Kurwa, ciężki jesteś.
Już prawie. Trzymaj się. Wytrzymaj. Obudź się po ataku rakietowym. Wróciłeś. Dzięki Bogu. Naprawdę musisz przestać to robić. Martwiłam się, a to się często nie zdarza. Nie zbliżaj się, Lawana. Wow. Nie liczyłam na kwiaty, ale wyciągnęłam cię spod gruzu i przyniosłam tu na plecach, więc chyba należy mi się chociaż marne dziękuję. Nic nie rozumiesz, Lawan. Ja... No co? Ja... Zabiłem Weronikę. Co? Zabiłem ją. I to nie wszystko. Przemieniał się. Widziałam ciało Weroniki. Przecież rozszarpał je przemieniec. Nie mógłbyś. To byłem ja. Eksperyment Woodsa wtedy w szpitalu. W bazie Gierę nie było nic na temat mi, ale było sporo o tym, co podawał nam Woods. Na mnie miało największy wpływ. Okej. Woods powiedział, że Micha nie żyje. Muszę się stąd wydostać. Stanowię zagrożenie dla wszystkich. A jeśli cię okłamał i Mija żyje, a nawet jeśli nie, nie zabiłeś Weroniki, Aiden. Nie byłeś sobą. Powtarzam, nie byłeś sobą. Jeśli przemianę wywołał Woods, zmusimy go, żeby to naprawił. Jasne? Pomogę ci. Jak? Woods stworzył inhibitory. Na pewno wie, jak odwrócić ich działanie. Co to? Chodźmy! Pewnie kolejny budynek runął. Ale jemu, co? O Boże. Rzeźnik chce dokończyć swoje dzieło sprzed 11 lat. To Ward. Użył klucza i wtedy się wszystko zaczęło. O czym ty mówisz? Wielan nie chciał, żeby Ward dostał klucz GRE. Wiedział, co to znaczy dla miasta. Ward zabrał klucze Weronice i uciekł. Widocznie do czegoś go potrzebuje. Teraz już widzisz? Musisz go dorwać. Jego i Williamsa. Za wszelką cenę. Lawan, nie kontroluję tych przemian. W każdej chwili mogę... Kiedy coś zacznie się dziać, po prostu idź do lampy UV. Sama ich nie powstrzymam, Aiden. Okej. Załatwmy ich. Teraz mówisz jak Aiden, którego znam. Frank idzie z Juanem i Matem do twierdzy. Chce się spotkać z rzeźnikiem. Co? Wyjąłeś mi to z ust. Powiedział, że Williams odezwał się do niego po nalocie i chce porozmawiać. Czy Frank całkiem oszalał? Dlatego zamierzam ubezpieczać tych kretynów. Idź do rybiego oka. Może uda ci się przekonać Franka, że to durny pomysł. A w razie czego, będę w pobliżu. Aiden, nie mów nikomu o Weronice. Pamiętaj, wiem, że to nie ty to zrobiłeś. Ale Jack, stróżowie prawa będą mieli to gdzieś. Nie mogą nam przeszkodzić. Nic z tego. Dobra. No to co, kończymy? No,